Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Witam. W kolejnym odcinku Wiedźmin 3, dzięki Gon. Next Gen. A więc tak. Co robimy? Penetrujemy dalej ten skrawek ziemi tutaj. No, w poprzednim odcinku dość sporo tego tutaj zrobiłem. A jak przedstawia mi się sytuacja, jeśli chodzi o wyposażenie. Tutaj raczej większych rzeczy nie będzie, aczkolwiek ja sobie tutaj to zostawię jak jest, nie będę nic zmieniał, tylko się zastanawiam nad naprawą portasów. Dobra, bo już świeciły na czerwono. I co dalej? Postanowiłem tutaj się wybrać, ponieważ nie lubię jakichś niezamkniętych spraw. A na tej mapie dość sporo mi tu zostało tego. Więc to był właśnie powód, aby się tu udać. Co tu mamy? Mamy już noc. Się tak zastanawiam, czy by... Dobra, płotka, chodź tu. Będziemy tam do tego znacznika, zrobimy w ciemku. Albo po widoku, jeszcze nie wiem. Nie wiem, co mnie czeka tam po prostu. Co to było? Co to za koleś? A, to jest ten. Gwiatek. Co mu lekarz? Co ten? Chciał wylować mnie. Z lekarstwami. Dobra. Zwolnij, płotka. No niestety. Pakowałem się nie w tym miejscu, co powinienem być. Muszę objechać teraz cały ten wąwóz, jeśli się mi uda. Nie, na drugą stronę. Nie, gdzie to jest? Już nie ogarniam. Ja jestem aż tu, a ja muszę się udać tu. Tu powinienem wyjechać, w tym miejscu jeszcze. Uda się? Tu gdzieś wyskoczyć? Chyba nie. Tempo! No nic, to pędzimy teraz dużo wozu, żeby tam na górę wyskoczyć. Wróć tutaj z miejsc. Co tu jest? Aha, wiem. Kieruję tam do tego zadania na tej innej mapie. Udało się już? Chyba. No, myślę, że tak. Bo w dobrym kierunku jadę już. Mniej więcej wiem, gdzie jestem. Teraz powinno to szybko pójść. Okej, green. I ginie. No.
No, dajesz. No, temat ogarnięty. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jeszcze gniazdo tylko... guli trzeba je zniszczyć. Właśnie, gniazdo guli. Jeszcze jakiś jeden pewnie wyskoczy, jegomość. Dobra. Na razie ciszę. Jak się sprawa ma jeszcze z mapą? Myślę, że już wszystko jest zrobione. Nie widzę jakichś pytajników już. Okej. Fajnie by było jeszcze wytargać. Ale to o tej porze nic nie będzie jeszcze. Coś od handlarzy. W takim przypadku trzeba zrobić szybką medytację. Zobaczymy, gdzie się pojawią. No, mapa. Czy są gdzieś handlarze? Wszystko domyślnie. Gdzieś. No. To tu już tej baby nie ma. W tej gospodzie. No wygląda na to, że nie ma. Dobra, to szybko odwiedzimy jeszcze tylko. Naprzód. Tych kowali, bo mogą mieć tam jakieś ciekawe rzeczy też, bo oni też handlują rzeczami, więc może to coś pomoże w odszukaniu jakichś ciekawych rzeczy. No i to widzę, wszyscy się już potracili, no. Jeden, drugi handlarz znikł. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? No, pokaż mi towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Co tu masz, kolego? Dobra, na razie tam nic takiego ciekawego nie widzę, ale pocisnę ci pewien dobry sprzęt. Widzę, że tu dość dobrze płacisz, ale nie dziwię się, bo jak zarabiasz na wojsku, to masz kasę. Tu myślę już temat ogarnięty. Raz jeszcze tutaj coś obchniemy. To nie, to dobra, zbieramy kasę, to będzie nam potrzebne. No a tutaj już nic więcej nie wyczajmy. Co tu masz? Stali, a ja srebra potrzebuję. Masz tu gdzieś srebro, żelaza to nie. Czy coś mamy do naprawy? To jest akurat ok. Nie jest źle. Jest to takie, to ile? 50, to 60, rękawice 76. Dobra, wystarczy na razie. Nic tu nie ma, biały kolego. Pędziemy jeszcze do drugiego tam.
poboczne zadania powinny być. Wewn. Leśnica, to nie tutaj. Stosy Nowigradu, śladami Cir, krwawy baron. Ja myślę, że będzie chyba kolejne zadanie będzie chyba krwawy baron, mi się wydaje. O, pojawił się koleżka. Witajcie. Ale tu u niego już nic więcej nie będzie. No, nic. Uważaj na siebie. No, bywaj. Ja się zastanawiam, czy tu nie ma tutaj kobiety. Gdzie ona jest? Gdzie ona się podziała? A ten zameczek, gdzie czarni obóz robili, to do jakiej rodziny należy? Panicz Florian umarł młodo, bez powodu. Zresztą i tak nigdy by go nie spłodził. Że sama obsługa w tym jest? Dziwne. No cóż, nie ma. To nie mam co za tym, co narobisz. Trzeba pędzić dalej. Drogowskaz i jeszcze tylko kolejny koleś tutaj. Siedźminie źle o tobie gadają. A, to nie jest kowal, ale jest handlarz. Witajcie! Pokaż towary. On tu też nic nie ma ciekawego. Dobra, żegnaj kolego. Bywaj. Wychodzi na to, że tu nic więcej już nie narobię. Co tu się dzieje? Co to? Już po robocie. Nie bójcie się, dobrze tu byłem przejazdem. Jeszcze? Co tu mordują? Żołnierze tu nie wiadomo po co chodzą. Ej, jakie krzyki. Znowu mi sarny drzewka poobryzały. Czy jeszcze gdzieś jest jakiś handlarz? Nie ma. Dobra. No to wracamy. Gdzie byliśmy, czyli Nowigrad. I gdzie my to byliśmy wcześniej? Czyli co, udajemy się do barona w takim razie? Bo co? Bo tak. Myślę, że najpierw zrobimy... To są tu moczary, czy tu mamy jakieś znaczniki, które jeszcze opuściłem? Raczej bardziej poczyszczona jest, aczkolwiek przy wieś Stegniny tutaj jeszcze jest trochę rzeczy. Ale najpierw trzeba będzie tego barona zrobić. Więc tutaj się pojawimy. Tam jest akurat handlarz. Przez krzywuchowe moczary Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Potworne siostry wahały się, czy pożreć dziewczynę, czy wydać ją dzikiemu gonowi. Jednak Ciri w końcu udało się uciec. Ścigana przez jednego z upiornych jeźdźców, pobiegła w głąb bagien i tam Geralt zgubił jej ślad. Musiał szukać nowych tropów.
No i dobra, jesteśmy w Nowigradzie. Mamy dwóch kupców, jeden z nich jest tutaj. No to my tutaj pokaż mi swoje towary. Oj, to biedny ty człowieku, jesteś tutaj. Nie masz za dużo rzeczy. Na razie Gwinta nie będę tutaj grał. Tu jest drugi. Był drugi, że tak powiem, bo go nie ma. Na razie ma zwinięty interes. My trzeba było sobie coś naostrzyć, jeśli będzie taka możliwość. No. Towary. Czy tu ty coś masz, kolego? Dobra, tutaj co? Żelazo. Sztaba stali, to mnie też nie interesuje. Srebra w górę najbardziej nie widziane, aczkolwiek. No nic, nie ma. Bywaj. Bywaj. Gdzie ty masz te rzeczy do naostrzenia? A, tu są, za tobą. Dobra. Super. Pogoda pod psem. Ale co zrobić? Trzeba kontynuować to, gdzie ja mam się udać. Zadania. Krwawy Baron, tam pojedziemy. Postać jeszcze. Od znaków tutaj by trzeba było jeszcze dorzucić. Mamy dwa punkty. Czyli to powiększymy i to. No to pędziemy do barona teraz. Tam by trzeba było wykonać poprzednio tą misję. A u barona troszeczkę będzie roboty. Co tu się dzieje? Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. No to Bóg z tobą. Jeśli będę, no to się to naprawi. No. Specjalnie nie będę z drogi zbaczał. Jak na razie mam inne priorytety do zrobienia. Najpierw trzeba ogarnąć temat z baronem. Troszeczkę będzie. Już cała osada tu jest. Już tutaj może być ciekawie.
Co to się tu dzieje? Wszyscy zamykają się. Co to się tu dzieje? No chodź. Okej, czekaj. Co to? Ale... To czemu byście mnie zaatakowali? Czyżby to było to, że... Oj, nie wiem. Stać! Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. To jednak o to poszło. Pamiętają. Pamiętni są. Dało się popalić ludziom. Jedyna osoba, która przede mną nie uciekła, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samobójczyni. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewielu o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. No fajnie, no przynajmniej nie jest to stracona misja. Można kontynuować, mimo że tam weszło się w zatarczki z ludźmi od barona. Także bardzo mnie to cieszy, że można to dalej kontynuować, że nie jest to przekreślone. Tylko kwestia teraz wejść się od zaplecza, że tak powiem. Znaleźć tylną furtkę. Chyba nie powinno być źle. No, tutaj muszę iść na skróty lepiej. Zawsze za trochę biegania.
tutaj jest gdzieś tak... Nie, no. Ta nawigacja coś tu szwankuje w tej minimapie. O, czyżby kapliczka była? Jest kapliczka. Kapliczka. Wejście dobra. Musi być gdzieś blisko. O, chyba jest tutaj. Zerknę, czy tu nie ma czegoś ciekawego. Spróbujemy wpłynąć tam. Weźmiemy sobie tu pochodnie, żeby było coś widać. Co tu mamy? Co ty tu do czego ty? Co ty chciałeś osiągnąć, babo ty? Tutaj, tutaj. Jakieś skrzynie mają pochowane. Cechu wilka, wilka kilka. Przedmiot magiczny. Wow, muszę go sprawdzić od razu. Proszę bardzo. Srebrny mistrzowski. No, przednia sprawa, powiem wam, ale nie wiem, czy go zamienię jeszcze, bo on jest dość dobry, ten srebrny, co posiadam. No. Może później, na razie. Na razie niech jest to, co mam. Teraz czy ja tędy mam iść, czy gdzieś indziej jeszcze? Chyba tutaj. No. Taki mały szczegół. Tu jeszcze też jakieś skrzynie. Coś jeszcze mamy tutaj? Nie. To jest takie ekscytujące tymi jaskiniami się poruszać. Nie wiadomo, co gdzie jest. Światło. Muszę być blisko. Jest i drabina. Dobra, wchodzimy. Wejście od zaplecza. To były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho! Obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może im się przydać. Przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię.
Decyzję podejmę po rozmowie. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stengel. Po wsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Po wsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bajen. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Ciekawe. Znowu się wcielamy w Ciri. Co tym razem? A, wilki. Dobra, ogarnięty temat. Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu. Tam by ci coś dali na te rany. Nie najgorszy pomysł. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Ech.
No i wycie w tle. Ciekawe. Wilki! Schowaj się. Dalej? Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. No. Tęsknimy za wujkiem. Wilki, słyszysz? Schowaj się. Pocięłaś. Król wilków będzie zły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Tędy, przez jaskinię. No to prowadź. Ciemno. Boisz się? A ty? Nie. Uch!
Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przyjmuję. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! No, jak tam? Dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy. Nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było.
Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu chuj spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryłek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. No dobrze. Wygląda to na dość ciekawą fabułę. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jeleni. Wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. Ten jeleń ma pupę za ścianą. Zejdź mi z oczu. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. Chyba mam świeżo. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajku. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. No, postaram się. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Chyba wszystko mi się wydaje. A, tu jest ten obraz jeszcze. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. No, robi się ciekawie. Są mi ślady. Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Mały fiutek. No dobrze, no. Ciekawe. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego.
Chyba mam świeżba. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością. Bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że kogoś wytykałyby cię palcami. Mamy tu zasadę. Nie pytamy o więcej, niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, a z wyrzutami i niecnymi praktykami. Okej. Jakiś fragment listu. Ja jeszcze tutaj zajrzę, czy tutaj nie ma czegoś. O, jest skrzynia. Dobra. To zostawiam. I tu widziałem, jest ślad znowu. Wprowadzi niżej. Całkiem niżej. Może wyprowadzimy pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Teraz tu ludzie siedzą. Nie, tu jest jakiś człek. Dobra. To idziemy dalej za wonią. Co my tu mamy? Jakieś drzwi są zamknięte. O, to był klucz, który znalazłem na górze. Sobie te rzeczy przeszukamy. Co tu mamy? Co tu jest? Modlitwa. Wieczne ognie, które rozpalasz serca i dajesz światło. Ogrzej nas swoim ciepłem. Wysusz nas. Nasze łzy. Spal naszych wrogów. Otocz opieką naszych przyjaciół. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. Pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. No to grubo. Tak. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Mhm, czyli ojciec sobie nagrabił u córki. Czyścimy tu rzeczy, żeby nie było. Tu coś jest jeszcze. Jakieś beczułki, patrz, w większości są same fiolki. Tym bardziej jestem trzeźwy. Dobra. Jeszcze może pogadamy z tym, z baronem. Będziemy kończyć na dzisiaj. Rozejrzałeś się już? Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany.
Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. No to na początku było dobre. No i dobra, w takim oto właśnie klimacie zakończymy sobie tutaj przechadzki po barona pomieszczenia. No już mniej więcej naszkicowało się zarys wydarzeń, co tu się mogą wydarzyć. Widzę, że tu skrzynia jest. Nie wiem, czy to ten pokój nie będzie należał do mnie, z tego co pamiętam. Jest schowek. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredewort. Skąd wzięła coś takiego? Wączek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Dobra. No i z tego pokoju myślę, że was pożegnam. Także tamten skrawek ziemi został już zakończony. Przyszliśmy z powrotem do Nowigradu. No i tutaj już będziemy kontynuować losy. Jak to dalej się tutaj potoczy, zobaczymy. A na pewno będzie ciekawie. Dobra, dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam gorąco i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.